Cześć, witam Cię na moim kanale. Ja jestem Jess i jak widzicie, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo aura iście świąteczna. I dzisiaj przychodzę Wam z pomocą, aby poradzić Wam, jakie według mnie rzeczy są fajne na liście świątecznej dla tancerzy. Czyli co możemy kupić tancerzom, czego wydaje mi się, że się ucieszą, bo ja bym się mega z tego ucieszyła. Także dzisiaj się podzielę z Wami kilkoma moimi ulubionymi rzeczami z poprzedniego roku i być może będzie to dla Was inspiracja, aby właśnie taki prezent komuś sprawić. I słuchajcie, będą też rzeczy za 0 zł. No, tak, naprawdę, to się dzieje i to są rzeczy, które były bardzo pomocne. Także koniecznie oglądajcie dzisiejszy odcinek i jeśli on będzie dla Was pomocny, to koniecznie zostawcie mi komentarz, łapkę w górę, no i subskrybujcie ten kanał. Lecimy z tym odcinkiem. Pierwsza rzecz, co prawda nie jest za 0 zł, ale są to płyty winylowe. Ja byłam i jestem cały czas mocnym fanatykiem płyt winylowych i niektóre z nich w tym roku miały bardzo duże znaczenie. Tutaj widzicie Leona Bridgesa i do niego robiłam choreografię właśnie do utworu tego artysty na poprzednim Evolve. Tutaj coś, z czym być może niekoniecznie mnie kojarzycie, bo to jest płyta Paramore i uwielbiam tę płytę, ona leciała bardzo często u nas. No i oczywiście MTV Unplugged Mrozu. Ja robiłam choreografię do Mroza i do 3.33 z poprzedniej płyty i z płyty Złote Bloki do Bez Świadków, a tutaj możecie posłuchać wspaniałego, cudownie zaaranżowanego koncertu na żywo na płycie winylowej, a na winylu wszystko brzmi lepiej, słuchajcie, bo jest bardziej słyszalne, mniej skompresowane, więc dlatego ja jestem fanatykiem płyt winylowych i bardzo Wam polecam, jeśli macie znajomych, a wiem, że mnóstwo tancerzy również są fanatykami właśnie płyt winylowych, ogromnymi fanami, więc jeśli wiecie, że Wasz znajomy czy znajoma ma właśnie w domu adapter, no to myślę, że ucieszą się bardzo z takiego prezentu, bo nie ukrywajmy, no te płyty nie są tanim prezentem, one się zaczynają przeważnie tak od 80 do 200 zł, nawet i więcej w zależności jaką płytę dorwiemy, także ja się zawsze bardzo cieszę, jak dostaję płytę winylową, no bo mogę ją dołożyć do kolekcji i jest to coś takiego wyjątkowego, bo tak jak mówię, sound z tych płyt, jeśli są dobrze wytłoczone, jest zdecydowanie inny niż z MP3-ki. Także fajnie, cieszę się, że to wraca do łask. Natomiast no wiadomo, jest to kosztowna sprawa, także jeśli sprawicie komuś taki prezent, to na pewno bardzo się ucieszy. Oczywiście kolejną rzeczą nie mogło jej zabraknąć, z racji tego, że zajmuję się też tańcem high heels, już teraz jestem bardziej szkoleniowcem, więc też uczę tych, co uczą innych. Tak nam się to wszystko bardzo mocno rozwinęło, natomiast no oczywiście takim prezentem, który jest niezastąpiony dla tancerki, to obojętnie czy to będą szpilki, czy to będą inne buty do treningu, do tańca, bardzo mocno polecam. Pytać się wtedy wprost, czy ta osoba nie potrzebuje na przykład nowych butów do treningów, bo nam się te buty no dość szybko i dość często zużywają, a jest to nasze narzędzie pracy w pewien sposób, tak? Z jedna z niewielu rzeczy. Naszym narzędziem pracy jest oczywiście nasze ciało, natomiast fajnie o to ciało dobrze zadbać w postaci dobrego buta. No i tutaj ja mam akurat te szpilki, to jest mój ulubiony model, mimo tego, że mam z tej firmy też inne buty, one są praktycznie nietknięte, a ten model po prostu cały czas u mnie jest numerem jeden. Macie mnóstwo fajnych, nowych brandów szpilkowych. Ja akurat miałam też współpracę z tą firmą, więc mogę Wam też szczerze polecić, natomiast na pewno znajdziecie coś dla siebie i też mamy fajną polską firmę, którą możecie sobie sprawdzić, jeśli chodzi o buty do tańca high heels. A jeśli chodzi o buty do innych zajęć tanecznych, no to oczywiście zapytajcie Waszych przyjaciół albo osoby, którą chcecie obdarować takimi butami. Warto po prostu zapytać, bo jest to coś, na co bardzo mocno zwracamy uwagę. Więc żebyście niepotrzebnie nie wydawali kasy, to najlepiej podpytać, a my, tancerze, zawsze się cieszymy z nowych butów do treningu, a kobiety to już z nowych szpilek w ogóle, czy do tańca, czy do różańca. Kolejną rzeczą, z której na pewno każdy tancerz, sportowiec się ucieszy, to są sety treningowe
dresy, wszystkie rzeczy, w których musimy się po prostu poubierać na treningi, bo tego nam wiecznie brakuje. I ten set pokazywałam Wam w jednym z moich odcinków odnośnie stylizacji. Możecie sobie tam sprawdzić, mówię obszerniej. Akurat go wzięłam, bo to jest jeden z moich ulubionych i na siłownię, i na treningi. Natomiast też mam swoje ulubione dresy, oczywiście do treningów choreo czy formacji, których prowadzę i myślę, że jest to taka rzecz, z której na pewno każdy tancerz, tancerka się mocno ucieszy i nie tylko, bo jeśli macie jakiegoś sportowego świra u siebie w domu czy w bliskim otoczeniu i nie wiecie co mu kupić, to na pewno zapytajcie, czy nie potrzebuje nowych rzeczy na treningi. Kolejną rzeczą, która być może nie jest taką oczywistą sprawą, to słuchajcie, jest moja kosmetyczka codzienna, z której ja mogę się pomalować na co dzień, ale też czy jestem w stanie z tej kosmetyczki wymodzić makijaż sceniczny i jak to jest możliwe. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, co sprezentować tancerce, która dużo jeździ, dużo też prowadzi zajęć, treningów i dużo podróżuje, no to na pomoc przychodzę Wam ja i mówię Wam o rzeczy, na którą być może byście nie wpadli albo głupio by Wam było ją kupić. A to są mianowicie, słuchajcie, miniaturki kosmetyków. I dlaczego dla tancerek, bynajmniej dla mnie, jest to mega pomocne, mega istotne, no to już widać, że jest wysłużone. Słuchajcie, pokażę Wam, co mam w mojej... O, proszę bardzo. Więc coś, na co byście... To też jest krem w małej pojemności. Dlaczego to dla mnie jest tak bardzo pomocne? Ja bardzo dużo podróżuję, bardzo dużo jeżdżę i muszę mieć ze sobą kosmetyczkę, bo czasami mam zajęcia, na których nie muszę być pomalowana, czasami mam trening, który jest nagrywany, czy to są właśnie jakieś materiały promocyjne, czy są to po prostu nagrania do telewizji, czy jestem gdzieś na produkcji, jestem choreografem, ale przychodzi kamera i też muszę wyglądać, prawda? Bardzo się cieszę, że jestem w stanie zmieścić się właśnie w tak małą kosmetyczkę. I pełnowymiarowe kosmetyki są dość drogie, jeśli chcemy mieć fajne kosmetyki i chcecie komuś sprawić, swojej ukochanej na przykład, która tańczy, fajne kosmetyki, no to na przykład ten bronzer w pełnym wymiarze jest no 3 razy droższy niż właśnie miniaturka. A ja na przykład z tej miniaturki już korzystam 2 lata i mogę ją zabrać wszędzie. I to jest super, bo jak jestem na lotnisku, też mnie nikt nie cofnie z tymi kosmetykami, bo są malutkie, wszystkie do 100 ml, także być może byście nie wpadli na taki pomysł, że można coś takiego właśnie sprezentować tancerkom, czy też tancerzom, bo tancerzy też muszą się malować i być ready, steady do kamery. Także ja uważam, że miniaturki to jest naprawdę mega super opcja, jeśli chcecie komuś dać fajny prezent, albo chcecie właśnie kupić komuś kosmetyki, to jeśli ta osoba dużo jeździ, dużo podróżuje, obojętnie czy tańczy, czy czymkolwiek się zajmuje, to wydaje mi się, że jest to coś, na co być może byśmy nie wpadli. Także mi, jak czasami pracownicy dają karty podarunkowe do różnych drogerii, to ja się bardzo cieszę i nie uważam, że to jest coś, o nie, nie mieliście pomysłu na mnie, tylko cieszę się z tego, bo właśnie ja zawsze sobie idę i kupuję wtedy miniaturki, które mi starczają i które faktycznie mi służą do mojego rodzaju pracy, którą wykonuję, że dla tancerek pro tip, jeśli chcecie mieć małą, pojemną kosmetyczkę, bo no nie mamy opcji wozić całego kufra z kosmetykami. Musimy mieć to wszystko zawsze pod ręką i to jest moje rozwiązanie i wydaje mi się, że to też jest fajna opcja, żeby komuś kupić fajne kosmetyki w fajnej cenie, no i nie wydać właśnie na to kroci i sprawić komuś frajdę. No i słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym Wam nie poleciła coś, co tworzę i wiem, że jest robione od serca, z sercem, że się tam rozwiniecie i wprowadziliśmy też opcję voucherów świątecznych na nasze wszystkie wydarzenia, usługi, rzeczy taneczne, które mamy zarówno na Funky Flava, jak i na High Heels Intensive. Na High Heels Intensive macie i Wolf, jeden i drugi pakiet, i warsztaty, czy te możecie komuś sprezentować, tak samo merch, który być może widzieliście i na Instagramie, i na innym moim odcinku. Także możecie komuś właśnie zakupić taki voucher. Ten voucher jest bezpłatny, tylko płacimy za przesyłkę. No i oczywiście musimy zakupić ten produkt, który chcemy komuś sprezentować. I dostajecie go tak ładnie zapakowanego od nas. Jeszcze ładniej, teraz mamy rozpakowane, ale w każdym razie one już są gotowe, aby po prostu włożyć je pod choinkę.
Więc tutaj wiem, że w zeszłym roku osoby, które dostały takie vouchery, skakały po prostu pod sufit. No i niektórzy właśnie narzeczeni, mężowie czy właśnie partnerzy, którzy dawali dziewczynom te vouchery, mieli bardzo duże plusy później i fory. Także wiecie, tak tylko Wam podpowiadam. No i jeśli chodzi właśnie o Funky Flava, to tutaj tak samo możecie zakupić obóz taneczny, zajęcia taneczne, indywidualne, wszystkie opcje treningowe, które mamy dostępne u nas na stronie internetowej, no i też wszystkie produkty. Na przykład ta pięknie pachnąca świeczka, którą Wam bardzo mocno też polecam. No i słuchajcie, totalny hit za 0 zł. W zeszłym roku, jak mieliśmy wigilię taką wewnątrz Funky Flava, jak mieliśmy spotkanie świąteczne, mieliśmy za zadanie, wszyscy pracownicy naszej szkoły, losowaliśmy siebie nawzajem i mieliśmy za zadanie stworzenia prezentu za 0 zł drugiej osobie. I z jednej strony jest to super, bo możemy po prostu pokazać tej drugiej osobie, że wiemy, na czym Ci zależy, interesujemy się, no ale też trzeba tutaj wykazać się kreatywnością, w ogóle zastanowieniem się nad tym, co ta druga osoba chce. No, najtrudniej było dla osób, które były u nas nowe. Ale w każdym razie ja miałam to szczęście, że wylosowałam Wojtka. I wiedziałam, że on bardzo chciałby się dostać do agencji właśnie Anti-Agency. Ta agencja jest w Berlinie i tam nie łatwo się dostać. Trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, ale też odpowiednie materiały. Z racji tego, że ja wiedziałam, jak takie CV pisać, jak zrobić dance reel, jak zrobić show reel. Oczywiście gdzieś tam wcześniej już mu podpowiadałam, jakie materiały powinien zbierać, jeśli chciałby aplikować właśnie do takich agencji, ale kiedy go wylosowałam w tej paczce, to od razu wiedziałam, co mu sprezentuję. Słuchajcie, zrobiłam mu set card i zrobiłam mu dance reel, które później, jak się okazało, właśnie wysłał do tej agencji i wyobraźcie sobie, dostał się do niej, więc można zrobić za 0 zł naprawdę super prezent. Oczywiście ja rozumiem, że trzeba mieć do tego wiedzę i doświadczenie. Kumam to, ale ja też z tym będę Wam pomagać już od stycznia. Będziecie mogli się do mnie zgłaszać też, jeśli będziecie potrzebowali w tej kwestii pomocy. Natomiast jeśli macie właśnie określony budżet czy ograniczony budżet, to naprawdę możecie zrobić mega super fajny prezent, nie wydając fortuny na niego. I wydaje mi się, że ten prezent był bardzo pomocny. Wojtek się bardzo z tego cieszył. Małe marzenie, albo może duże marzenie zostało spełnione. No i na pewno warto też zobaczyć, jaki już macie skillset i jak możecie komuś w ten sposób pomóc. Także tak naprawdę prezent był za 0 zł, natomiast myślę, że inwestycja w przyszłość była bardzo dużo warta. Także też możecie zrobić prezenty totalnie za 0 zł, właśnie już bazując na Waszym doświadczeniu i na Waszej wiedzy. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zebraliście jakieś inspiracje właśnie pod prezenty. Być może nie tylko dla tancerzy, bo wiem, że te rzeczy są bardzo uniwersalne, a być może były tutaj takie rzeczy, które skłonią do tego, że ktoś rozpocznie swoją przygodę z tańcem, do czego oczywiście bardzo mocno zachęcam. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Życzę Wam oczywiście wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i roztańczonego Sylwestra i widzimy się niebawem na kanale.